Wielkimi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia. To czas spotkań przy wigilijnych stołach, nie tylko w domu, ale w gronie pracowników, przedstawicieli różnych grup społecznych. Tak też było w gminie Poczesna, która po raz kolejny wystosowała zaproszenie do swoich mieszkańców, by ci nim zasiądą do wigilijnej wieczerzy we własnych domach, spotkali się w świątecznej atmosferze w zdecydowanie większym gronie. Tradycją się stało, że właśnie w tym okresie przedświątecznym, kiedy jest Wigilia Wigilii, spotykamy się właśnie w takim szerokim gronie. Oczywiście wszystkich mieszkańców na takie spotkanie, na tą naszą Wigilię samorządową zaprosić się nie da. Ale tutaj praktycznie są przedstawiciele wszystkich środowisk. Są pracownicy Urzędu Gminy, są radni, są sołtysi, są przedstawiciele stowarzyszeń różnego rodzaju i działających na terenie gminy, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, szkół, przedszkoli i mógłbym tutaj oczywiście te, które nie podlegają bezpośrednio gminie. Wigilijne spotkanie było nie tylko okazją do złożenia sobie życzeń, wspólnego kolędowania, ale także możliwością do rozmów i podsumowania mijającego 2023 roku. U nas Mikołaj był od 1 stycznia 2023 roku i każdy miesiąc możemy powiedzieć, że dla różnych środowisk coś przyniósł. Mam tu na myśli na przykład szkoły. W szkołach zrobiliśmy taki piękny projekt Dostępna Szkoła, gdzie praktycznie dwie szkoły uczestniczyły. To były niwelacja barier różnego rodzaju i tych twardych, mam na myśli różnego podjazdy, windy, jak i również te miękkie projekty, czyli taka dostępność dla uczniów, różnego rodzaju kursy dla nauczycieli. Również wybudowaliśmy z Polskiego Ładu, przy wsparciu Polskiego Ładu, piękną halę sportową, również częścią dydaktyczną w Słowiku. Również w tej chwili jeszcze remontujemy, właściwie przebudowujemy dach na szkole w Nieradzie. Także praktycznie ten Mikołaj przez cały ten rok był u każdego.